Dzisiaj święty Paweł zachęca nas, żebyśmy byli sobie wzajemnie poddani. I potem wspomina o tym, że właśnie Kościół jest takim wzorem poddania się Chrystusowi. No ale żeby dobrze zrozumieć, czym jest poddanie, które nie jest ograniczeniem kogokolwiek, wprowadzeniem nierówności między poddanym i poddającym się i tym, który panuje. Po to, żeby to zrozumieć, trzeba popatrzeć, w jaki sposób Kościół został przyjęty przez Jezusa Chrystusa. Otóż Jezus Chrystus po to, żeby służyć w Kościele, a służy do tej pory w Kościele swoją królewską obecnością, najpierw uniżył samego siebie. Najpierw zszedł do najciemniejszych, najmroczniejszych części bytowania ludzkiego po to, żeby wydobyć poszczególne osoby z ciemności, postawić w świetle i powiedzieć: daję Ci Ducha Świętego, bądź tym, który tworzy Kościół. I dlatego, kiedy myślimy o wzajemnym poddaniu sobie, to przede wszystkim potrzebne jest myślenie o tym, w jaki sposób w danej sytuacji mogę uniżyć samego siebie, to znaczy w jaki sposób mogę tak stworzyć i skonstruować moje funkcjonowanie, że będzie ono jedną wielką służbą, bo wtedy to moje poddanie będzie mówiło drugiej osobie: jestem do Twojej dyspozycji, możesz się mną posługiwać, ale ja również będę korzystał z tych darów, które Ty otrzymałeś od Pana Boga.